Siemanko, siemanko, dzień doberek. Jaki dzisiaj dzionek mamy? Sobotę. Sobota gorąca, słoneczna. Stoimy w cieniu, to nie widzimy, ale słońce grzeje ładnie. Zaraz tam pojedziemy. Dobra, co my robimy? Zamawiamy taksówkę i jedziemy na śniadanko, bo znaleźliśmy jakieś bardzo popularne miejsce na śniadanie azerbejdżańskie. No i chcemy spróbować i chcemy zobaczyć, czy da się zjeść w miarę tanio w popularnym miejscu. Zobaczymy. Drivers. They are really white. Yeah. And they drive in like some Busan people, they always put the head down. Yeah. Yeah. You think you're gonna punch this bus? Ah, no. Not yet. Yeah. Witamy, jesteśmy w centrum. Tak sobie wysiedliśmy dużo wcześniej, żeby jeszcze się kawałek przejść, zobaczyć tutaj. Nie tak docelowo, że pod restauracją podjechać taksówką, wysiąść i od razu w drzwi. Ja się przejść te z 500 metrów, nie? Żeby znaleźć, rozruszać się, głodu trochę nabrać. Zobaczymy, czy uda nam się w miarę tanio zjeść śniadanie we dwie osoby w bardzo popularnym miejscu. W jednym z najbardziej popularnych miejsc na śniadanie w Baku. Wczoraj akurat skończyliśmy tutaj nasz spacer po tym starym mieście, zeszliśmy tutaj schodami, poszliśmy tam dalej, więc dzisiaj weszliśmy tu schodami na górę i idziemy dalej starym miastem. How he booked his parking place. He put tips po. Jak widzimy, miasto budzi się trochę później. Kainana. This Kaldivari, Kasma. Kainana. And Kainma is me. Modern-in-law. Yeah. Idziemy do restauracji, która nazywa się Teściowa. Widzicie? Po azerbejdżańsku Teściowa jest Kainana. Czy jakoś tak to się wymawia? Do ludzi już. Zobaczcie, wygląda kuchnia. Nice. Szklaneczki na herbatkę już czekają. Tak wygląda menu. No i zobaczmy, co mają w menu. A, są nawet zdjęcia, mniej więcej ceny, jak widzimy 5-6 manatów, coś za 10, o, jakieś jedzenia, 4-8-7, mamy oczywiście duże, jakieś tace, o, za 27 manatów, ale zobaczcie jak to wygląda, bo są numery, no i wielki talerz. No i teraz wam na przykład coś takiego pokażę. Tutaj jest omlet, ten ich taki ale tradycyjny omlet z jajkami, numer 71, można sobie wybrać i już możesz go zjeść za 3 euro. To ile to jest 3 euro? No nie wiem teraz ile to 3 euro, 12 zł. Do tego sobie kupisz jakąś tam herbatkę i za 15 zł po prostu zjesz w naprawdę fajne miejsce. It's too big, it's too hot. This other glass is better with the metal, yeah? Herbatkę w takim właśnie garnuszku podają, hop, elegancko. Tylko jest tak gorąca, że tylko nie da się napić tak rękoma w ogóle. Wczoraj z tym metalowymi uchwytami było zdecydowanie lepiej. Tak, no, trzeba czekać aż ostygnie. Troszkę, wow, parzy. Chlebek przyjechał, świeżo wyciągnięty z pieca. Wiesz, jeszcze gorący. Smell like fresh bread. Yeah. Można czuć tu zapach świeżego pieczywka. O, elegancko, elegancko. No, huge? Nie. Ta sałatka kosztuje 5 euro.
czyli co, 20 zł i możesz się najeść. Ja mam domówione sobie taki zestaw serków plus saleterka miodu i jeszcze przyjedzie do mnie omlet z kiełbaską. Ale co, nie dokończyłem? Chcieliśmy podnieść tą herbatkę, zobaczyć. To waży, nie wiem, do 2 kg. To nie jest lekkie w ogóle. You wanna try? Around 2 kg? No, around 2. No, more than 2. No, no, 1-2 kg, eh? Yeah, just to watch out how you grow. So they can keep the tea warm, really long. It's cast iron. Yes. Tak, to jest żeliwny dzbanuszek, taki na herbatkę, który jest naprawdę ciężki. No. I gorąca herbata, nie mogę się. Dobra, my jeszcze czekamy na omlet, ale zanim omlet przyjedzie, to już mogę sobie chlebek. How you like? No words. No comment. This bread is really amazing. No. Fresh. It is, but the honey is tasty. Muszę przyznać, że naprawdę jest przepysznie w ogóle. To jest bardzo. Tu mamy takie masełko. Tu taki serek do smarowania. Omlet mój przyjechał z kiełbaską, elegancko. To jest moje śniadanie. Omlecik, trzy rodzaje sera, małą miseczką miodu i masełko. I chlebek. To jest serek taki kozi. To jest taki... nie wiem. Chciałbym wam powiedzieć, jakie to są serki. Mogę jedynie powiedzieć, że są bardzo pyszne serki i jest na pewno trzeba je spróbować. Zobaczmy ten omlecik. Co to jest? Hop. Spróbujmy. Robią naprawdę bardzo dobry omlet. Chyba najlepszy, jaki jedliśmy do tej pory. Good, no. Oh, no, here is the best. Yeah, it is, huh? Now you have to really try this out. No, I can. Okay. No dobra. Możemy tylko życzyć smacznego wam, smacznego śniadanka. My sobie się zajadamy, nabieramy siły, a potem pójdziemy się przejść. Sprzątańko stołu teraz. Zobaczmy rachunek. Rachunek kosztuje 40 manatów. Saul. No dobra, wszystko nas kosztowało 20 euro za dwie osoby. No czyli drożej niż ostatnie na śniadanie, bo ostatnie było za 32 manaty, czyli 17 euro ostatnio było osoby, ale widzieliście, dużo też pozamawialiśmy i to było najpopularniejsze, jedno z najpopularniejszych miejsc tutaj w Baku, w centrum, w Starym Mieście. No, czyli 10 euro za osobę, to jest jakieś 40 zł, ale no można było dużo taniej to zjeść, tak? Można było sobie pozamawiać. Człowiek najedzony, pełny, dobra. Teraz co? Lecimy dalej. Ostatnio szliśmy tam prosto. Teraz pójdziemy gdzieś tam, zobaczymy co mają. Jak wygląda to Stare Miasto. Zobaczmy jak to tu wygląda. To jakieś wykopaliska mają. No dobra, chodźmy. Ok.
Okej, tutaj mamy jakieś te saunę w podziemiach, ale to jest płatne, tak. Teraz nie będziemy wchodzić, bo jakby tak człowiek chciał wszędzie wchodzić do każdego miejsca, to trochę to kosztuje. Mamy inny plan, na co chcemy wydać te pieniądze na wejście, ale to z czasem wam pokażemy. Stare miasto wygląda naprawdę atrakcyjnie. Wszystko ładnie zadbane, te ich instrumenty jako pomniczki. No. Naprawdę są dla nich bardzo chyba ważne instrumenty, bo na pieniądzach też mają instrumenty. No, look nice, no. Where is the double gate? No, entrance. Ah, that is the double gate? Nie. Oh, what the garden. I saw this somewhere. No. Malta? Oczywiście, jakiś kitek chodzi, o, szuka pewnie. No. Hej, hej, o. Oh. Gate. He thinking is some sausage. Yeah. Fighting. Wow. Wow, what is this? Massive. And some other ruins. Oh. Oh, it will be nice living next to you, you know? Yeah, of course. In St. Paul. You open the door and you have this. Yeah. Well, there may be gonna be more attractive, a little bit. Good, nice weather. Yeah. But I will find some coffee places. We can drink coffee, actually. You are coming here. Or not? I don't know. Well, let's go anyway. Nothing to it. They have some puppet show. Yes, they have this puppet theater. Maybe finally there's a dog. Want to go in Vietnam? Znowu myślałem, że tu jacyś ludzie stoją, siedzą, to takie. Nie, no historycznie. No historycznie. Gdzieś raczej było. Gdzieś tak town. Yes, I think so. It's also a very nice spot for the wedding photo. Ah, yeah. Coming, you know, there are so many the small streets that are mm-hmm. so pretty. Oh, the fountain probably have some story. Eh? I can drink. I'm not sure. Yeah. But. I feel the top water is very clean. Yeah, top. You know, directly my skin is very soft. Yeah. And it's not, it doesn't make me dry. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Nice. Yes. We go out from this side today. Okay. You can go. This is gonna be totally exit. Eh? Oh. Yeah. Dobra, jesteśmy, już wyszliśmy tak jakby z tego starego miasta, ale zaraz zawracamy. Bo jeszcze chcemy zobaczyć, mają tutaj taki jakiś ogród, który mówią, że trzeba by było zobaczyć. Yeah, you can spend whole day here in Old Town. Eh? Yeah. So many yeah, streets, yeah. Especially if you like photography and you want to make mm-hmm. some photo. Full of places. Yeah. Oh, look this kid, how he's standing. Yeah. 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 Oh, with the balcony. Oh, I like this. Uh-huh. Very authentic vibe. Uh-huh. Znaleźliśmy ogród, którego wczoraj nie udało nam się znaleźć. Aha. Pff, look this building. What is inside? How they do this? Oh, figa. Ona, figa. Yeah. How much cost? Stemana. No, we don't have cash. Yeah. Thank you. Ah, so it's some typical price for tourists, 10 man, it doesn't matter what they sell. Yeah. It's because they're happy. Figure. So what do you mean? Too much, you want, I already know. Yeah. Right. But
Anyway, fountain. Yeah, it's this. It doesn't work yet. Curious. No, for sure will be more attractive if you take some guide lesson. Yes. Okay. People without the song. Yes. Yes. Tak, nawet jak nie macie tego przewodnika na uszach, który dzisiaj mówię, to same to, że sobie zobaczyć, to można sobie doczytać, jak się chce, dokładnie tą historię, czym się człowiek interesuje. I na pewno będzie ten interesujące.